jest ślubowanie nowo przybyłych myśliwych, którzy wstąpili w szeregi naszego koła, czyli WKU-326 Łoś. Są to trzy osoby, które po pomyślnym zdaniu egzaminów łowieckich w zarządzie okręgowych otrzymały uprawnienia do polowania, ale żeby tradycji myśliwskiej stało się zadość, to zapraszam tu ze swoimi wprowadzającymi. To w lesie, o, to niedobrze. To dalej, kolega Bielski, zapraszamy, kolega Strojny, kolega Damian Koszyk, zapraszamy. Nie mają swoich wprowadzających. Ten ma. Proszę, dobrze. Ja zapraszam tutaj do siebie przedstawiciela okręgowej Rady Łowieckiej, kolegę Tadeusza Zarzyckiego. Proszę kolegów o uklęknięcie, kolegów myśliwych o zdjęcie z głowy. I rozpoczynamy ceremonię ślubowania. Proszę posłuchać za mną. Przystępując do grona polskich myśliwych, ślubuję uroczyście. Przestrzegaj sumienie praw łowieckich. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej. Zachowywać tradycje polskiego łowiectwa. Chronić przyrodę ojczystą. Dbać o dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego i godność polskiego myśliwego. Się zarazali. Zachwałem polskiego łowiecka do drony na myśliwy się przyjmuje, bądź prawem myśliwym, niech ci bądź dalsze. Zachwałem polskiego łowiecka do drony na myśliwy się przyjmuje, bądź prawem myśliwym, niech ci bądź dalsze. Po ceremonii ślubowania